Chyba zamknięta. Pytanie, czy pełna. Zaraz się przekonamy. Mieliśmy spory sygnał. O, już wam pokazuję. Takie coś. Jest to po prostu łańcuch na ogniwa albo na jakąś dużą oponę. Może ciężarówka jakaś Wehrmachtu. No ale co, odgarnęliśmy go. I się okazało, że jest to zakop. Bo to nie jest ziemianka, jest na prostym terenie. Trochę to obczyściłem już. Tu mamy kilof prawdopodobnie. Też chyba coś kilof. Tu jakieś coś jeszcze. Drut. Tu jest ciekawostka. Przed chwilą niestety kawałek mi się oberwał i się okazało, że jest to jakaś katalog części, może instrukcja. No tak czy siak jest to papier. Jakaś książka może po prostu. Na wszystko walnięta była. Tu też jest ciekawostka. Mamy skórę. A pod skórą mamy jakiś mosiąc. Na dole jakieś atrakcje. No dobra, zakładam rękawiczki i będziemy pomału sobie wyciągać. Ten drucik. Zapomnij. Książki tak nie chcę ruszać na razie. No, robi się ciekawie. O, tu też widać papier jakiś. Na razie nie mam najmniejszego pojęcia, co to może być. Coś się sypie. Futerale to coś jest. Wydaje mi się, że jest to lornetka. No jest bakielitowy pokrowiec na lornetkę. No to może będzie gdzieś lornetka. No fajnie, nigdzie nie rozwalony. No i co, tak wyciągam te różne dziwne rzeczy i się zdaje, że to miejsce chyba końca nie ma. Bornik, odkażalnik, dziwne jakieś rzeczy.
Co to jest? Jakaś torba skórzana. No i tak to się prezentuje. Trochę wyszło z łomu. Trzydziesty ósmy. Bardzo ładny aluminiowy wileczek. No i ciąg dalszy naszego dołu. Jakieś radio. Tu mamy celowniki garbacza. Klucz niestety się rozwalił. Tu mamy na drewnianych nóżkach było jakieś urządzenie artyleryjskie. Może podcelownik. Jakaś taka puszeczka. Butelki czyste. Dwie saperki. A reszta wiadomo. I tu jeszcze mamy ciekawostkę. Mała puszeczka na zapasowe baterie do lawety, do MG. Tu mamy łuskę chyba. To jest kawałek buta. Tu mamy coś jeszcze. Nie wiem co to. Tu jest gaz maska. Tu jakiś paseczek taki mamy. To jest fajne. Kolejna jakaś, nie drgnie nawet, skrzynka zapewne na jakiś grat do moździerza może. Dam buteleczka jakaś jeszcze. O, to ją teraz wyjmiemy. O, za buteleczką stal dalej. No jest fajnie. Pewnie jest wino kolejne. Miarka.
No to co, próbujemy ją wyszarpać, nie? Chyba pasek będzie od niej. Mi się coś wydaje. Poszła. Na pewno wiem, że coś lata w środku. Wiecie co? Widzę, że tu zawiasy są bardzo ładne. Także specjalnie dla moich widzów otworzymy sobie na miejsce tą skrzyneczkę. Także zaczepy już właściwie za dużo siły czy pracy tutaj nie trzeba było. Zostały uruchomione. No i teraz specjalnie dla was, moi widzowie, będziemy otwierać w lesie. Zobaczmy, czy to będzie sztab, czy też celowniki. No, za szybko chciałem. Czekaj, to miałem. Zrób pauzę. Także ostukaliśmy. Pokazała nam się szczelina. No to sezamie, otwórz się. Kurde. Cholera jasna, no nie ma przyrządów. Są oliwiarki do przyborników do Mausera. Otwórz to szerzej. Jak pech to po całości, kurczę. A, tak czy siak, też fajne. Tak to już raczej na koniec się prezentuje. No, tu było jeszcze widać kod producenta w tych obcęgach. Nożycach. Właściwie. A tu mamy nóżki od tego gestera, czy jakiejś innej lornetki nożycowej. Jeszcze nam gogle wyszły. Tu mamy jakieś książki małe. Spróbujemy to
na ciepło. Jakoś pootwierać. No ta niestety dostała wycisk. Ta za to ładna. No i coś tam znowu, jakieś dziwne rzeczy są zapewne. Coś fajnego na trzech nogach wbijanego. Optyka. Pełna oleju. Te radio. Jeszcze mamy taka gwiazdka z pagonu, z czapki. Rosjanina wpadła. Jakiś sygnecik. I jeszcze od tego radia troszkę mi drewno wypada, spinka Philipsa. Fajna nam jeszcze taka tuba. Sporą ilością farby wpadła. Nie wiem na co. To jeszcze ciekawostka, otworzyliśmy jeden futerał na lornetki i to było w środku. Dwa kluczyki z kabury do parabelki. Materiał się trochę zachował. Do papierosów Big Bułki. To jest na soczewki do lornetki guma. No i jakaś szczotka, jakieś bezpieczniki.